Jak się społeczeństwo całe nie obudzi, całe, to tak będzie. Bo miasto też się musi obudzić. Zamiast myśleć już o świętach, zamiast myśleć o tym, żeby siać i pracować w polu, to rolnicy dzisiaj wyjechali kolejny raz na drogi. Tych protestów cyklicznie organizowanych było kilka. Idzie to w dobrym kierunku, bo rządzący coraz częściej spotykają się z rolnikami, słuchając właściwie co ich boli i o to właściwie chodzi. To musi iść dwutorowo, bo inaczej jakby nie będziemy mieli siły przebicia. Są utrudnienia w całej Polsce, ale tak jak mówię, nie ma innego możliwości. Dzień dobry, jak tam? Dobrze. Jak puszczacie? Co, ile puszczacie? Co pół godziny. Aha, ile samochodów wtedy? 20-25. Aha, czyli nie ma tak, że stoją cały czas, tylko puszczacie cyklicznie. Martwi się pan, jak wejdziemy w nowy sezon? Pewnie, że tak. Tak? Martwi się pan? Zdecydowanie. O co się pan martwi najbardziej? O ten cały, ten bałagan, ład cały. Wszystko nas, że tak powiem, dołuje, nie? A ceny? A to ceny to już, wiadomo, teraz w tej chwili co 550, 650. Za przeżyto? No. 550 za przeżyto. Tak. Nakład na hektar, ja liczę, mniej więcej 4000 zł. No spokojnie. Obecnie tak. Skąd pan wziął tą drugą połowę, żeby dołożyć do tej uprawy? Zrzutka była. Zrzutka była, zrzutka.pl, zrzutka rodziny, tak? Wszyscy się zrzucili, u pana się zrzucili. U mnie się jeszcze nie ma komu zrzucić, zrzuca się bank. A odsetki coraz wyższe i trzeba płacić. Dlatego też rolnicy wychodzą na blokady. Ja takie to jestem, wiecie. Mięso to podstawa. A oni chcą, żebyśmy robaki jedli. No ostatnio był w targach w Lublinie. Talerz robaków. Kilka tych listków, jakiejś mięty czy czegoś i tak się zastanawiam, ta mięta na deser dla nas, czy do jedzenia dla robaków? Żeby każą nam jeść robaki. Tylko żeby robaki nie padły, nie? Dokąd jest kolejka? Nie ma dużej w ogóle. Nie ma. Nie? Dobra, dobra, zamykamy. A to Ukrainiec. Ukrainiec! Stój! Nie dajcie się prowokować, żebyście byli... Odwrócić plecami, odejść i tyle. Tak, żebyście grzecznie do tych kierowców, nie? Chyba Jadka, do na drogę. Nerwuję, a tam ustawię... No się dobrze, dzięki. No proszę... Jeszcze jedno, jeszcze jedno. No dobrze, dziękuję. No dziękuję. Już spokojnie. Spokojniejszy bym dostał jabłko. Bo to jest polskie jabłko. Zdrowe, polskie, smaczne jabłko. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, jabłuszka. Co pan wiezie? Śrutę sojową. O, widzi pan, to na pewno dla jakichś tych potrzebujących zwierząt. Dla firmy, która to sprzedaje. To dobrze. Potrzeba jest taka. Nie wiem, kiedy dojadę. Ale wie pan, że musimy protestować, bo nie ma innego wyjścia. Rozumie pan nas? Jestem, jak to się mówi, też z wami, tylko to kurczę. Rząd się cieszy, bo im się nic z tego nie robi, tak? A znowu Warszawy, do Warszawy was nie puszczę i to jest takie... Ciągnikami nie możemy wjechać. A pasowałoby właśnie tam, żeby oni to odczuli. Najlepszym rozwiązaniem jest zblokować tych, którzy te zboża zwożą, którzy tymi zbożami handlują i którzy nam mówią, że to jest poprawnie. Jeżeli tych ludzi nie ukaramy, nawet dla przykładu, dalej będą to robić. A w takiej sytuacji jak teraz, wywołujemy gniew u niektórych kierowców, bo słyszę na radiu złość. No prawda jest taka, że po części szkodzimy sami sobie, no, ale to jest taka troszkę z waszej strony bezradność. No to są kierowcy, którzy wożą zboże, którzy wożą paliwo, którzy wożą śrutę. No wiadomo, oni się denerwują, ale oni dojadą dzisiaj, bo to jest tylko 20 minut. Przed chwileczką też rozmawiałam z rolnikiem, mówił, że troszeczkę drgnęły ceny pszenicy, troszeczkę drgnęły ceny rzepaku. Rzepak dzisiaj zakontraktował po 1780 zł. Wiadomo, że nie jest to wysoka cena, ale no trzeba sprzedać, bo trzeba pokrywać nasze zobowiązania, a produkcja jest w toku. Już są zasiewy ozimin, zaraz będziemy wjeżdżać i siać jarę, już właściwie owiec jest posiany. Słyszę, że rolnicy mówią, że nie będą kukurydzy w tym roku siać, bo jest tania kukurydza, ale tak właściwie to rynek jest niepewny wszystkiego. No dzisiaj może być cena niska, nie wiadomo co się zdarzy, może rząd pomoże nam te zboże wywieźć przez port i wtedy ceny pójdą w górę. No
trzeba zaryzykować i siać. Nie ma innego wyjścia. Dzień dobry, z ukłonami dwa jabłuszka, żeby szybciej czas zleciał. No myślałem, że pan zanim do mnie dojdzie, to tych jabłek nie będzie. Ale jak pana zdarzyło? Nie, ja dziękuję, tam jeszcze przełączy. Popieramy. Ja też bym chciała zaprosić wszystkich kierowców ciężarówek, bo 4 maja w Szkotowie będziemy organizować zlot ciężarówek z całej Polski. Będziemy zbierać na chore dziecko. To będzie taki mazurski trak, piknik. I dzisiaj już wszystkich kierowców zapraszamy, także jak nas oglądacie, to proszę zapisywać się na stronie Gospodarstwo Rolne Szkotowo i będziemy informować więcej, co będzie i jak będzie. Będą konkursy, zabawa, będzie dobre jedzonko, będzie festyn i oczywiście będzie kwesta na chore dziecko. Dzień dobry, panie Sylwku. Dzień dobry. Panie Sylwku, dzień dobry. Z daleka? Tak. Skąd? Okolice Białegostoku. To jeszcze ze 4 godziny drogi mam. To dwa jabłka się przydadzą. 15 minut i ruszamy. Okej, okay, dziękuję wszystkiego dobrego. Bardzo mili kierowcy polscy, naprawdę. To ta wyrozumiałaś, ta, wiecie, serce ściska z radości, że ludzie są z nami. Oni rozumieją, oni wiedzą, czemu tu jesteśmy. To piękne. Wszystkie firmy, które paszowe, które kupowały zboże od naszych rolników, zaopatrzyły się w zboże ukraińskie. Ja nie widzę w tej chwili jakiegoś progresu, żeby cokolwiek się zmieniło. Do momentu, kiedy nie będzie stop zboża z Ukrainy, to nie mam pojęcia. Na tą chwilę szacuje się, że około 9 milionów ton leży w magazynach. Moce przerobowe naszego kraju to jest, można statkami wyeksportować do 1 miliona ton, w związku z czym to jest to, co powiedziałem, te 9 milionów to jest ogromna ilość. Zauważmy to, że za parę miesięcy mamy żniwa i te magazyny powinny być puste. Chcemy szybszej i zdecydowanej reakcji rządu i Komisji Europejskiej. I ktoś tutaj musi, Kuba, wskakuj tutaj. Weź opuść ten sprzęt. No. Wspiera pani rolników Idzickich, czy nie? Bardzo, kocham ich! Wspiera pani? Kocham ich! A jak bardzo? Kocham rolników, bo produkują najlepszą żywność na świecie. I ziemniaki najlepsze. Ziemniaki to już w ogóle. A cebula? Cebula może być, ale ostra jest. Super, super. Ja też ze wsi jestem, przecież teraz by mi się nie opłacało trzymać świnki, chociaż że już można. Tylko się ludzie odzwyczaili. Chcą zrobić to, co na Ukrainie. My mieliśmy, wie pan, produkcję tuczników, mój tata prowadził. No to była tak nieopłacalna produkcja, że zamknęliśmy olbrzymią fermę. Właściwie no już polskie produkcje jest bardzo mało, jeśli chodzi o trzodę chlewną. No, oni chcą zrobić to samo, żeby tu upadło rolnictwo. Otworzą się centrale takie jak na Ukrainie. I dalej i będą dalej tutaj i cały czas, żebyśmy byli uzależnieni, kupywali wszystko od nich. Gro trzody chlewnej to sprowadzane jest z Danii. No oczywiście, ja wiem o tym. Ale nie ma to jak taka polska kiełbasa. Samemu też potrafię zrobić. Wszystkiego dobrego. Zajemnie. Gdzie pani jedzie? Na Szkotowo, można? To proszę jechać. Dziękuję. Słucham, z TikToka. Będziemy robić 4 maja zlot ciężarówek w Szkotowie. Jest trudno, ale my nie narzekamy, bo ja uczę swoje dzieci, uczę też swoich pracowników, że z każdej sytuacji musimy wyjść. Mój ojciec powtarzał, nie można tylko spodni założyć przez głowę, a resztę wszystko się da. Więc jak się chce, to się da. No co dalej, musimy iść siać, bo jak nie zasiejemy, no to co będzie z tymi polami? One nie mogą zarosnąć chwastami. Tam musi rosnąć zboże, musi rosnąć rzepak. Protestujemy, dajemy znać, ale też rozmawiamy z rządzącymi, mówiąc o naszych problemach. Oni nas wysłuchują i szukają najlepszego rozwiązania. Kochamy psy, kochamy zwierzęta, ale też lubimy pić rano kawę. Jeżeli lubicie do
kawy coś dobrego sobie włączyć, to włączajcie sobie właśnie takie fajne, ciekawe vlogi rolnicze, w których mówi się o produkcji rolnej, o produkcji żywności, bo słyszałam, że niektórzy myślą, że rzodkiewka rośnie w pęczkach. Nie, rzodkiewka rośnie pojedynczo. Ziemniak wsadzany jest do ziemi, a z niego rośnie potem duża rodzina. O tym wszystkim będziemy mówić, będziemy pokazywać we vlogach, comiesięcznych vlogach, raz w miesiącu. Już dzisiaj Was zapraszam. Ciekawe tematy będą poruszane, rolnicze i około rolnicze. Piszcie, jeżeli będziecie chcieli, abyśmy pokazali Wam coś szczególnego. Czy w polu, czy we wsi, czy w parku maszynowym, czy w magazynie. Zrobimy dla Was fajny odcinek. Czemu? Po prostu to lubimy. One się już mają ku życiu, one chcą już rosnąć, one teraz będą... trochę kiełku dostają, bo tu już jest pora na nie. To już jest pora, nie? Tak, już tam w Poznańskim sadzą, a u nas trochę to się tak, dwa tygodnie opóźnienia zawsze. To się nazywa pora na telesfora.